Premiera Las Tepocha już bliżutko, także mamy kolejne informacje, kolejny post na blogu, nowe przedmioty oraz afiksy. Tutaj się dowiadujemy, że na premierze pojawią się nowe przedmioty, nowe bazy przedmiotów oraz oczywiście razem z tym nowe afiksy. Tutaj mamy nowe bazy przedmiotów. Co ciekawe, możemy też zobaczyć tutaj, że przedmioty będą miały inny UI. Trochę inaczej będą wyglądały. Ja zaraz Wam pokażę, jak wyglądają do tej pory. Dla przykładu, niebieski item do tej pory wygląda tak, jak tutaj widzicie rękawiczki niebieskie a teraz będzie to wyglądać troszkę inaczej, bo będzie wyglądać tak. Jest różnica, jest ładniej. No i bardziej mi się podoba widok tych itemów. No, fajnie to zrobili. Więc to jest pierwsza rzecz. Jak dostaniemy podczas premiery Blast do pochu. No i teraz lecimy z bazami butów. Buty Citadeli oferujące zmniejszone dodatkowe obrażenia otrzymywane od trafień krytycznych oraz buty straży przedniej oferujące efekt przyspieszenia na ciebie. Tutaj mamy te Citadel bootsy, Dają armorek, movement speed od 15% do 18%. Reduce damage Reduce bombs damage taken from Crit Strikes No i tutaj mamy Vanguard Bootsy. Mniej armorka dają. Movement Speed taki sam. Ale mamy plus 33% efekt haste on you. To są pierwsze dwie nowe bazy butów. Teraz mamy nowe bazy rękawic. Zobaczmy sobie, co my tu mamy: cooldowny i mana region. Mana, mana region. Ok, czy jak ktoś będzie miał problemy z maną, to będzie chciał te arkeiny. A jeżeli nie, no to raczej cedeki Przynajmniej na jakichś magach i tak dalej. Nie? A tutaj mamy paski. Zobaczmy, co, co będą dodawać. Paski. Movement speed 4 pot, potion sloty. E, armorek i potion sloty i World Decay Threshold. Czyli to jest po prostu, jak ktoś będzie sobie stakował e, barierę, to ch będzie chciał mieć ten pasek z prawej, chain belta, no bo wtedy będzie mógł mieć więcej tej bariery. Jak ktoś wie, jak działa bariera w Last Epoch, to, to będzie wiedział, o co chodzi. Mamy nowe bazy hełmów i teraz tak, mamy Armorek, to jest pod Magea, Armorek oraz 1,6% Elemental Damage Liched as Health. Czyli po prostu no namaga, nie? Bijemy z jakiegoś tam e, Fire'a, lightninga czy z czegoś, e, skolda to 1,5%, akurat w tym przypadku maksymalnie do 3% będziemy dostawać HP'ki w zamian za damage jaki robimy, nie? Dla Rogue'a mamy Armorek, Damage Overtime i Bleed Duration. No i dla Akolity mamy Armor, Ward, Decay Threshold znowu. Kolejny itemek na tą barierę i Ward Gain on Kill. Czyli nie że będziemy mieć więcej tej bariery, to jeszcze będziemy ją zdobywać za każdego killa. Wydaje mi się, że to dla, ten hełm dla Akolity jest chyba najlepszy. Teraz tak. Mamy nowe, nowe podstawy kamizelek kulo Dziwnie jest przesłane, ale chodzi oczywiście o klaty. Mamy dla Sentinela Armorek, dużo armorka. Stun avoidance i Echo damage when skill is echoed. Od 13 do 130%. Ok. Dla Primalista mamy Movement Speed Health, Regen Armor. I dla Akolity mamy Armor, Cast Speed i Mana regen. No, to Primalist chyba ma najgorsze, tak mi się wydaje. Mamy też nowe afiksy. 12 nowych afiksów broni ogólnej. W związku z tym, że Kilka razy otrzyma nowe, zaktualizowane umiejętności, dodajemy również dodatkowe 33 afiksy idoli, pancerzy, hełmów i reliktów. Ok. I zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Minion Bow damage. Czy było coś takiego jak Minion Bow damage? Pytanie o co tu chodzi? Czekajcie. Dla klasy. Afixy czarownika. Obrzydliwy. Zwiększone obrażenia w czasie. Gdy masz przyciążenie dolegliwością. Częstotliwe działania siły duchowej. Szansa na trzy dodatkowe pociski. Okej, okay, tutaj mamy kolejne. Aj, aha, to są właśnie te idole chyba, tak? Afixy broni. Nie wiem, które tutaj są nowe. Tak dokładnie. O, tu dla Chargeya trzy projectile, House Bolty, to chodzi po prostu o urloka. Spirit Frequency Affixy Sokolnika Czy Falconera Throwing Damage uh, Double Damage with Falcon Strikes Explosive Trap Damage with Dive Bomb I area with Dive Bomb Na prima listy mamy też nowe do Gathering Storm uh, Physical Frequency of Expanding Storm. Nowe unikaty też mamy. Uh, pokaż. Ta tarcza oferuje nowy sposób tworzenia konfiguracji odwetowej, zapewniając obrażenia, rzucania żółtem tarczu w oparciu o obrażenia odbite. Ok. O, to fajne. Weavers Will. Lubię te itemy z Weavers Willem, bo mamy jeden unik. I on zawsze będzie miał inne statystyki, bo ta, ta szóstka tutaj, to jest sześć leveli, które może być ten item, czyli 6 dodatkowych statystyk, sześć statystyk, tak jakby, nie? Więc się mogą wejść maksymalnie chyba 4. ale z różnymi bitierami. o, może tak. I tutaj mamy kolejny, ale to jest pod potki i pod... O, to fajne, zużyta mana dostajemy jako ward, jako shield. Ciekawe, to jest e, cinder strike, czy to jest bardziej dla falconera właśnie. Mele attack speed plus 4 do falconry, o kurde. 4 levele do falconera, do drzewka. Brzmi mega fajnie. Dobra, kolejny mamy mieczyk. On dodaje Fire Skill, Akolita, Damage Over Time Skill i Flaszka jakaś e, pod Acid Flaska, czyli dla Rogue'a. Rogue ma Acid Flaska i sobie może rzucać tym. Ogólnie wydaje mi się, że Damage Over Time doty w last są dosyć mocne. E, jakoś specjalnie nigdy nie grałem pod te doty, ale wydaje mi się, że będzie trzeba w końcu spróbować. No i zakończenie na tym kończymy dzisiejszy wpis na blogu przed aktualizacją o nowych przedmiotach i afiksach, które pojawiły się 21 lutego. Fajnie, że dostaniemy jeszcze nowe, nowe afiksy podczas premiery Last Epocha, nie? Zobaczymy jak to znaczy tymi, te itemy. Właśnie fajne jest to, że teraz wchodzi trade. I na przykład jak ja będę chciał grać falconerem, to ja... Te rękawiczki będę mógł sobie na przykład kupić na auction house A nie będę musiał spędzić 500 godzin, żeby je dropnąć tak, jak było do tej pory, nie? Więc to też, no, ten auction house i trade, right, który będzie na pewno usprawni tworzenie buildów. Będzie dużo lepiej. Dobra, na dzisiaj tyle.